sobotę piłkarze GKS-u Katowice meczem z Zagłębiem Lubin pożegnali Ekstraklasę. Teraz zawodników z Katowic czeka drugoligowa kwarantanna. Czy potrwa tylko jeden sezon? No to jest pytanie nie dla mnie, bo wydaje mi się, to jest pytanie dla prezesów, tutaj dla zarządu. Ja bym chciał, żeby ten rok tylko, że tylko było tylko rok, ale wie pan, no, w tej sytuacji, co jesteśmy, jak się nie zmienią pewne rzeczy, to na pewno ten pobyt może być dłuższy. Klub z Katowic w pierwszej lidze występował przez 24 sezony. W tym czasie GKS trzykrotnie był wicemistrzem Polski, trzykrotnie sięgał po Puchar Polski, dwukrotnie po Superpuchar i przez 10 lat z rzędu występował w europejskich rozgrywkach. Sobotni mecz z Zagłębiem Lubin rozpoczął się dla gospodarzy niepomyślnie. W 18 minucie goście objęli prowadzenie po trafieniu Henryka Cackowskiego. Minęło kolejne 18 minut, a najwierniejsi sympatycy GKS-u cieszyli się z wyrównania po strzale Dariusza Dudka. Tę bramkę piłkarze z Katowic dedykowali potomkowi Adama Bały. W przerwie nie było radości w obozie GKS-u, który znów przegrywał, a gola dla Zagłębia zdobył Maciej Nuckowski. W drugiej połowie Artur Adamus, który również niedawno został ojcem, postanowił ten fakt uczcić bramką. Plan zrealizował. Końcowy wynik 2-2 był dedykowany obchodzącemu 37 urodziny trenerowi Markowi Koniarkowi, który decyzję o pozostaniu na Bukowej uzależnia od... Że po prostu będzie wzmocnienie zespołu, będą sprawy uregulowane finansowe w stosunku do zawodników, to zostaje, jeżeli prezesi będą chcieli, a jeżeli nie, to odchodzę. Atmosferę wśród sympatyków GKS-u ilustruje motyw muzyczny zaprezentowany po zakończeniu meczu. Bezcenną pamiątką dla kibiców okazały się koszulki, w których piłkarze pożegnali się z Ekstraklasą. Naga prawda brzmi, pierwsza liga bez Katowic. Rozumiemy przywiązanie piłkarzy GKS-u Katowic.